Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrun 4.0. Przypominam, że 15 stycznia jest darmowy trening tylko dla osób zapisanych na newsletter. Podlinkuję pod filmem i w komentarzu. Zapraszam do odcinka, gdzie gram na 10 minut i omawiam swoje plany, swoje ruchy. Ranking już jest 2067, zaczynałem z 500. Speedrun 4.0, moi drodzy, nie tylko 4.0, cieszy się dużą popularnością, za co bardzo dziękuję. I spokojnie czekamy na przeciwnika. Jak widać, już na tym poziomie trzeba trochę poczekać, ale mamy rekordowy ranking. Mamy gościa 229 i posunięcie D4, więc zagrajmy skoczek F6. Ach, miałem w planach zagranie gambitu budapesztańskiego. Niestety teraz już to się nie uda. Zagrajmy symetrycznie. D5. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. G3, G6. Czysta symetria z tempem mniej. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Cyk, cyk. Roszada pewnie. A C3 zagrał. Zagramy C6. Trochę go podpuszczę. Na razie pierwsze ruchy myślę, że pokopiować sobie można. Ciekawe, jaki ruch zrobi dalej. Będę kopiować go dalej. Goniec G4. Jest to mały eksperyment. Oczywiście jak on zagra na przykład tu, o, i zagrał, no to nie mogę go skopiować i zagrać tu, bo stracę figurę. Także pierwsze 7 ruchów było skopiowanych. No i zobaczymy. No muszę tym gońcem wrócić na F5. Czysta symetria, no moi drodzy, tak to też bywa. Tutaj mam plan zagrać skoczkiem na D7 właśnie. Nie tym skoczkiem z B8, tylko właśnie skoczkiem z F na D7, z uwagi na to, że F6 mogę też grozić, a jeżeli on zagra tutaj, to mogę zbić i on nie może zbić, bo F6 na przykład. To jest jedna rzecz. On może też E4 wystosować. No może. Tutaj rozegranie debiutu przeze mnie nie jest jakieś najlepsze, jak widzicie. F6 i E5 mnie bardzo kusi. A jak mnie kusi, to tak zagram. Czy to jest dobre? Według mnie tak, no bo on musi wrócić i gram sobie kulturalne E5 i zyskuję centrum. W ogóle bez żadnego wysiłku. Bicie. Okej, skoczek H4. Mogę też tak, ale dostanę H3, więc bez sensu, więc od razu uciekam na E7. Teraz to jest jeszcze lepiej. Mogę za chwilkę go tam... Pognieść troszkę mogę go, ale też mogę sobie tym pionkiem z E5 stanąć, znaczy stać cały czas i biję. Mam centrum, czarnymi, jakie to proste. Jeszcze zostaje mi wyprowadzenie skoczka, mogę tędy próbować to zrobić i na C7, ewentualnie C5, ale to zobaczymy. No z tym skoczkiem też trzeba zrobić porządek, może C5. F4 zagrałeś, drogi przyjacielu, ale to jest chyba błąd. Tutaj, pionkiem nie może, bo skoczek. Tutaj wieża, no bicie, G5. Chodzi o to, że on tutaj ma bicie. A to i tak jest dobre chyba. Z drugiej strony, jak zagram tu, to też będzie ciekawie. Z uwagi na to, że ten skoczek będzie miał ciasno. Ale jeszcze mimo wszystko, poczekajcie, bo tutaj ruch grozi jeszcze, D4, bicie. Ale mimo wszystko chyba zbije. Tu zostanie izolowany pionek. On może zbić też gońcem. I w sumie, jak zbiję gońcem, to mam opcję szacha, wzięcia pionka i kolejnego. Tylko, że on wieża B1 i tu mi będzie bił, więc tego nie chcę. Ale po biciu gońcem jest bardzo prawdopodobne, że zagram skoczkiem. Najpierw. Będę miał już wszystkie figury w grze. Możliwe, że tak zagra. Wtedy będę mógł trzasnąć, wyjść skoczkiem, atakować tu. Normalna pozycja rozwojowa. Ale jeszcze się zastanowię. Znaczy, zastanawiam się cały czas, bo może... A bał się widełek, zobaczcie. Przekombinował sam. Sam przekombinował. Pytanie, czy bić, czy nie bić. Bić. Bo na D4 ten pionek będzie do zaatakowania. Wzięty kolejny pionek. Możliwe, że jak tutaj weźmie wieżę, to skoczkiem. Nie chciał.
Teraz pytanie, czy skoczek tu i skoczek tu, czy skoczek tu i skoczek tu? Tu mi się trochę nie podoba, bo on potem nie ma jakiejś odskoczni fajnej. Mam pionka więcej. W ogóle za friko. Myślę, że hetman na g5 w sumie jest dobrym posunięciem. Z uwagi na to, że atakuję po prostu pionka, a mam też możliwość szacha i zgarnięcia tego. To jest jedna kwestia. Dwa, że jak on zbije tu, to ja zbijam tak. Okej. I mój skoczek ma teraz drugą szansę na wyprowadzenie się. A dalej tutaj jest groźba, więc mam czas na to. Okej. On może potem mi tak zagrać. No może, ale to już mam pionka więcej, więc jest dobrze. Dokładnie. Myślę, że nawet tak mogę mu zagrać. Spróbować wejść tutaj do obozu i bronić B3 przy okazji. No jeżeli on będzie chciał wymienić hetmany, no to z miłą chęcią. Z pionkiem więcej bardzo chętnie. Poza tym ruch G5 grozi ze zdobyciem skoczka. Tutaj nie ma nigdzie skoczek ruchów. Okej, hetman C2 jest dobry. No bo jak zagram tak, to tak. Wszystko się zgadza. Zastanawiam się nad koniec G4. Tak też zrobię, żeby wprowadzić szybko wieżę. Ewentualnie hetman ma też furtkę, może też tędy uciec. Bardziej skoczka myślałem, żeby tu wstawić, ale skoczek dobrze pilnuje, nie ma poświęceń. Wieża F1, wprowadzenie teraz chyba kolejnej figury będzie dobre, czyli wieża E8, żeby atakować pionka. Tak po prostu. Natężenie figur, kolejna figura i kolejne natężenie. Okej, słuchajcie, no dobrze, myślę, że to jest wygrana pozycja. Zresztą też bardzo łatwo to poszło, grając czystą symetrię. Trochę tak chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądać, ale gość tutaj no nie popisał się, no znaczy no nie ogarnął za bardzo, tak według mojej oceny. No bo grając symetrycznie, mając tempo więcej, no to tutaj nie powinien sobie pozwolić na takie błędy. Znaczy, no nie pozwolić sobie na tak zepsutą pozycję, ale to wynika właśnie z błędów. To chciałem właśnie ująć. Co tutaj grozi? Bicie? Mogę zbić tu, ale chyba to jest lepsze. Nie no, wzięcie tego. Absolutnie. Może nawet tu? Czy wzięcie tu? Wzięcie chyba na E5. Jednak wzięcie na E5 wydaje mi się sensowniejsze. Zawsze hetman do obozu, bo tutaj jedyną rzeczą, jaką on może mi zagrozić, to bicie. Ale skoczek broni. Jeszcze zastanawiam nad tym biciem, ale nie, no to już bez sensu, to już przesada. Dobra, tu już jest bardzo dobrze. Ale to przezorny, zawsze ubezpieczony. Dwa pionki więcej. Trzeci w drodze. I co więcej mogę powiedzieć? No kompletny wór, no co tutaj grać? Nie widzę dla białych żadnej sensownej przyszłości. Rozumiem jego temat, bo jak zbije, to on mi da szacha i weźmie tutaj. Będzie chciał się tam dostać. Oczywista sprawa. Ale zaraz. Tu, tu i tu. On zbija. Ja gram G5, zdobywam figurę. Biorę. A nawet mogę po tym ruchu zagrać nawet hetmanem. Jeżeli on zbije, hetman broni na F7, to gram G5 i zdobywam skoczkę. On zbije mi tu, będzie grozić matem. A. Więc lepiej chyba gońcem się zasłonić, bo będę pilnował tu. Goniec, on zbije, bronię. Gram tak, jeżeli on tu, to ja biję i bronię tu. Tu, dobra, to się broni. Goniec na E6. On może dziabnąć na B7. Tu od mata się bronimy. G5 ze zdobyciem skoczka. No bo jeżeli skoczek zagra tutaj, no to bijemy oczywiście i hetman też nie ma dostępu. On może tak zrobić. Jeszcze. No może, ale to wtedy możemy mu zagrać wstępem wieża C8. A skoczka zdejmujemy. No dobra, to się trzyma, panie kolego. Podstawienie hetmana też może być. Może próbował sztuczki. Ale to już tak przegrana pozycja. Bardzo gładko poszło.
przeciwnik będzie chciał grać do końca. Naprawdę? Może się złości w tym momencie. No nie wiem. Okej, poddał. Dobrze. Lecimy dalej. 2066. D4, moi drodzy. D6, czyli może być gambit hetmański. Nie może być gambitu hetmańskiego. Jeżeli D6, to zagrajmy E4. Pewnie go zaskoczyłem. Obrona pirca. Jest C6. Skoczkiem sobie wychodzimy. I za chwilę będę chciał zagrać F4. Ciekawe, czy to są jego tematy. Ok, F4. A5? Dziwne ruchy, bardzo dziwne. Oczywiście ja wiem, no są takie posunięcia, ale nie od razu. Tutaj trzeba coś grać z tej strony. No właśnie, zaczął coś tutaj kombinować. Ok, tutaj mi się H3 bardzo podoba, żeby nie wpuścić końca. Choć można grać inaczej, można grać bardzo rozwojowo, ale mi się H3 podoba, więc sobie tym razem zagramy. Tu jest szybkie E5, można spróbować zagrać. Ale zawsze G4 przeszkodzi w takich planach. Może zawsze G4 można spróbować. Dobra. Wyprowadzę gońca na E3. Czyli kolejna figura wyprowadzana w sposób bardzo prosty. No, jak też mamy silne centrum, to też łatwiej to robić. Zdecydowanie. F6! Gościu, o co ci chodzi? Ciekawe. To w ogóle nie jest ciekawe, co on E5 chce zagrać? Wszystko do końca wybijemy. Dobra, gram A4, żeby mieć gońca na C4. Tak sobie zaplanowałem. On oczywiście skoczka może tu wstawić za to. Okej, okay, tutaj. No i goniec C4. Nie pozwolimy zrobić mu roszady. F6 mnie bardzo sprowokowało do tego, żeby gońca tu wstawić, więc roszady chyba długo nie zrobisz. Chociaż nie, no może skoczkiem na F7 zagrać, jasne. No ale my wtedy też rozwojowo przygotujemy armię i będziemy cisnąć piórkami. I w jakiś tam sposób, jeszcze nie wiem w jaki, na razie trzeba zrobić swoje. Samo się zrobi. Ok. I tutaj w sumie taki goniec A2 mi się bardzo podoba, albo goniec B, czy nie, goniec niech sobie stoi. Ok. Teraz pytanie, co dalej? Tu. Jedziemy. Aha, bo on ma takie zagranie. Aj, za szybko pograłem. Ale dobra, nie szkodzi. To nie jest złe. On może próbować pozycję zamurować. Jasne, no E5, ok, poszło. On musi też się zastanowić, tak, nad biciem. Zbił, no to dobrze dla nas. Tym i tu. Ok, tak, żeby otworzyć wieżę. Wyżej zbija, to tutaj. Jeżeli goniec F5 się zasłoni, bo tu będzie natężenie na F7, to zagramy G4. Może też to zostawić, ten układ, po prostu to trzymać. A jednak, ale zaraz, to jest jeszcze lepsze dla mnie, bo zagram tu. Po prostu. Zdobywam jakość, a jeżeli on zagra tu, to bije tu i jeszcze lepiej. Nie, słuchajcie, nie wiem, co mam powiedzieć, zbyt łatwo to idzie. Zawodnicy, zobaczcie, na tym poziomie też się gubią. Wystarczy pograć kilka ruchów prawidłowych na początku, jak widać. To jest praktyka, słuchajcie, z praktyki dużo rzeczy wynika. Oczywiście ranking rankingowi nierówny, ktoś może mieć słabszy dzień i tak dalej, ale to zawsze się można doszukiwać czegoś, tylko po co? Trzeba próbować grać najlepiej, jak tylko potrafimy. Znaczy, to się łatwo mówi, zawsze, ale zobaczcie, jak to łatwo mi wychodzi. No, gość traci po prostu materiał. Zbijam do końca w sposób prosty, bardzo. Hetman D2, zaatakuje tu. No mogę G5 dostać. Nawet zamkniętymi oczami można poświęcić. Znaczy, pewnie tego nie zrobię, ale pewnie można to zrobić. No bo po co aż tak ryzykować, skoro mam przewagę i to sporą. Mogę na przykład skoczka tu wrzucić, spróbować. Też jest ciekawe. Wiecie co, kusi mnie ten gość, żeby tutaj poświęcić. Kusi mnie. Tylko nie chciałbym kontry żadnej jakiejś tam dostać. Ale tak może. Jeśli tu, to wtedy strzał. Tak zrobimy. Bo on może E6. Może E6. I raczej tak bym na jego miejscu grał w tej sytuacji, no bo tutaj to strzelę. No tutaj nawet, tutaj się nie zastanawiam, tutaj biję.
Otwieram po prostu linię do ataku i wchodzę z tempem. Wchodzi hetman, wchodzi skoczek. No tak. Tu jest jeszcze, zobaczcie, klops z tej strony. Nic nie rozwinął. No szach to w ogóle z zamkniętymi oczami. What? Tak i tak. Szach i tu. Tak, chcę zbić, albo chcę zagrać tak i tak. No jeszcze może tutaj zagrać. To wtedy wieża D1 obronimy. Tu i tu będzie mat. On nie ma chyba jak się za bardzo wybronić. Może tędy? Nie, no to tutaj to jakieś wymiany nawet mogę wymienić. Tu pionka. Też trzymać tę pozycję. Wykorzystuję to, że on jeszcze nie rozwinął swoich figur. No to już białopolowy goniec by załatwił sprawę, ale gońca nie ma. Ok, to było do przewidzenia. Teraz pytanie. No tak, wieża D1. Najpierw po prostu asekuracja, czyli bronienie tego, bo jeżeli on zbije tu, atakuje skoczka, to może sobie go zbić. Jeżeli tu, to chyba tu wygrywa szybko. Tak, bo nie ma po prostu on żadnych posunięć sensownych. On też może się zastanawia, że po tym biciu ja mogę zbić tu, ale bardziej mnie interesuje mat. Chociaż też mogłem gońca w sumie zbić, faktycznie. Bo jak on by zbił z szachem, to mógłbym się zasłonić albo uciec. Tutaj nie byłoby szacha. No faktycznie, miałem jeszcze i tutaj też opcję zagrania, ale to chyba nie zmienia oceny sytuacji. Czy na pewno. I hetman F8. Już nie ma co grać. Grozi mat. Szybko poszło. Ojej, jak szybko. No dobrze, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. I zbliżamy się do rankingu 2100. I te partie, słuchajcie, no będą ciekawe. Znaczy już myślę, że są całkiem. Okej, okay, mamy to. Mamy 238 przeciwnika ze Szwecji. E4. Tutaj pewnie wielkiej symetrii nie będzie. Niech będzie E5. Ale na razie zagramy symetrycznie. Może jakiś szewczyk D3, D6. Oczywiście symetria tutaj nie jest najlepszym pomysłem, od razu powiem, ale to jest tylko test z mojej strony. No bo jak on zagra na przykład tak, no to ja nie mogę już F5. W ogóle F4 chyba jest kiepskie, tak mi się wydaje, bo jak zbiję skoczka tutaj, wjadę hetmanem, zbiję tu pionka. Mi się wydaje, że kiepskie. Ciekawe, co on sobie teraz myśli. No dobra, no i widzicie, po takim ruchu ja już nie mogę tak zagrać, bo on mi zbije, jak ja zbiję, no nie mogę tak zagrać. Więc mogę to olać i zostawić. Zyskać trochę czasu. No mogę tak zrobić i tak zrobię, więc wyprowadzam figury. On zagrał tu, no powiedzmy tutaj stracił ruch i tu bicie, znaczy stracił, no zbije mi gońca, okej. W porządku, ja to oddaję, dwoje pionki, otwieram linię, skoczek też na D4, będzie placówkę. No normalnie chyba, tak, wyprowadzam po prostu figurę i gram sobie w szachy dalej. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. No, zagranie tutaj było bez sensu, bo C3 jeszcze mógłby pomogło, więc mógłbym też tak zagrać oczywiście, ale nie chcę tracić czasu. Wyprowadzam po prostu skoczka. Myśliciel mi się trafił. Okej. Okay. No jeżeli goniec E3, no to też z tempem atakuję. Mogę w sumie hetmanem zagrać tu. Raczej tak zrobię. Od razu uwolnię linię.
No tak przy okazji, no oczywiście ruch B6 też jest w zanadrzu, bo jeżeli na przykład tak by chciał mi stroić pionki, no to oczywiście jakiś tam goniec na D6, na D7 albo hetman D6 też jest ciekawe, od razu odchodzimy ze związania. Poszedł grubo, F4. Bo jeżeli zrobię roszadę, chyba trzeba bić w ogóle, żeby to otworzyć. Bo jeżeli on zagra tu, mogę mieć małe problemy. Trzeba zbić. Trzeba zbić, bez dwóch zdań. Wyprowadzenie tutaj gońca, skoczek tu, on roszada. Chyba też trzeba w ten sposób to wykorzystać. Tak, wyprowadzić figurę trzeba, no nie ma wyjścia. Oczywiście mógłbym zrobić roszadę, ale jeszcze wykorzystam fakt, że nie ma gońca na E2 powrotu, więc zaatakujemy hetmana z tempem jasnym. On może zagrać hetmanem i pewnie to jest całkiem w porządku posunięcie. Potem może coś w tym stylu. O, właśnie. Może teraz tu, jeśli tak, tak, tak. No tak średnio mi się to podoba. Ale... A może tak w ogóle? Skoczek na bandę. Też wygląda ciekawie. Zaatakujmy tego gońca, zobaczymy jak on się zachowa, bo jeżeli pójdzie tu, to możemy strzelić tutaj. Jeżeli tu, to zawsze jest tam furtka. No i teraz skoczek D4. Bo teraz jak C3, to strzałka, strzałka tu. Ha, będę miał wstępem jeszcze szacha. Właśnie. Tu się pojawia kolejna fajna koncepcja. Koncepcja ataku. Ten goniec jest też silną figurką. W tych założeniach H4, E5, jak się gra symetrycznie, to zwykle tak bywa, że... okej. Serio? Aha, nie mogę tam, bo on się zasłoni. Ale mogę tak. On mi weźmie pionka po prostu. Tak co sobie wymyśliłeś, kolego? Weźmie pionka. No dobra, nie mam wyjścia. Straciłem pionka. I tutaj. No weźmie mi na C5. No to będę musiał chyba zagrać... Hetman D7. Z planem długiej roszady. No, myśli, więc może uzyskać pozycję lepszą. To za bardzo nie wziął pionka. A to ciekawostka. To hetman D6 bronimy. I też mam opcję skoczka F4. Ha, jak zrobię długą, to mi strasznie tu. Krzysztof, za szybko grasz. Przeciwnik chyba ma dobrą pozycję. Wiecie co? Chyba przegiąłem, bo hetman F2 jest bardzo silny. Bo jeżeli ja zrobię na przykład roszadę, chociażby krótką, to on mi zagra tu. Aha, będę miał jeszcze taką opcję, dobra. Zrobił roszadę, więc może wykorzystać to i zagrać tutaj. Tak zrobimy, słuchajcie. Spróbujemy. Skoczek na F4. Hetman na F2 jest dobry cały czas. No ja mam problemy w tej pozycji. Nie zrobiłem roszady jeszcze. Właśnie, hetman F2. Teraz grozi taki ruch. Tutaj. Mogę też tak zagrać. To też jest ciekawe, bo jak zbiję tu tą strzałkę. Nie będzie miał hetman H4. Dobra, gramy. Kombinujemy. Jak zagram tu. Ciągle nie mam roszady. Właśnie. No nie, tutaj oddaję rację przeciwnikowi. Ma lepszą, zdecydowanie. Ma lepszą pozycję. Więc tak trzeba grać? Mi dasz szacha. Tutaj grozi jeszcze ruch. Długa roszada, on mi trzaśnie.
I lipa. W ogóle taki ruch grozi. Aha, to tutaj mam G5 jeszcze, jakiś to ratunek. Może on się na to skusi, prawdopodobnie. Więc muszę zrobić długą roszadę. Nie chcę, ale muszę. Ale pograłem strasznie źle. Dobra, no trzeba, nie ma wyjścia. Jeżeli zbiję to A6 z planem B5 i żeby tutaj trzasnąć. No taki plan, no co zrobić? By tak tego pionka nie mogę oddać kolejnego. On jeszcze tak może oczywiście, to G5, tak? Będę musiał zagrać. Aha, tutaj jeszcze podstawiam, ale to dobra, no to powiedzmy to tu wisi, aczkolwiek jest związanie, bardziej wieża F8 na rozwój. No też ma dylemat na pewno, gość. Dylemat w dobrej pozycji. Ładnie, ładnie gra, ładnie kombinuje. Myśli, myśli gość, myśli. Wieża na G1. Taki ruch trzeba chyba zagrać. No trzeba, bo tutaj... no tak, wiem o co chodzi. Już taki ruch grozi, tu i G5 już mi nie działa tak jak trzeba. G5. Bicie, bicie, nawet może tutaj zbić tak ładnie. Dla siebie ładniej, król B8. Różowo nie jest, ale... Nie poddajemy się. Jeżeli tutaj zagra to ruch F6. Takie podejście pod związanie, w sumie nie wiadomo, czy to było takie fajne. Jak teraz sobie dłużej nad tym pomyślę. Aha, bo on jeszcze jak tak zagra, to mam strzałkę tutaj. Ale nie, bo on zbije tutaj i tu. No to nie mam tej strzałki. Zbił. Okej. Okay. Dobra, bierze F8, wyjścia nie mam, chociaż tam było też ciekawe, ale nie, bo nie było ciekawe. On musi wrócić, ja po prostu zagram B6, obroni... What? No to może i dobre. Po prostu wziął pionka, uprościł i wieża mi się nie otworzyła. No racja. Na C4 powrót, co? Nawet na D5, a to tak i tak? Dziwne. Gram C6, muszę C6. A ma opcję bicia. Łe, Krzysztof. Krzysztof, dałeś ciała. Drugi pionek poszedł do piachu. Król musi bronić tu. Schodzę ze związania. No go nieco ucieknie. Dwa pionki mniej. Robi się ciężko. Chyba będę musiał po prostu gońcem na C8 wrócić. Palić głupa. Wracam. Ale jest szansa na wygranie tej partii. A wiecie jak? Na czas. Na czas. Oczywiście, no, nie jest to jeszcze wszystko takie, mam nadzieję, oczywiste dla niego. Goniec broni B7 to jest... Aha, obronił pionka. No dobra. Dobrze zrobił. Dobrze, dobrze, dobrze. No i teraz tak ma dosyć stabilnie. Cóż ja, biedny żuczek, mogę zrobić w tej sytuacji? Stać w miejscu i błagać o litość. Uprościł grę, słusznie, no zagram jakiś taki ruch, taki po prostu, Edman F6, w sumie nie wiem, może tak spróbować, tylko jak on odejdzie wieżą, to wtedy spróbuję, a D4, D4 zagrał ptaszek, w sumie dobrze, to co, idziemy tutaj, Hetman, w sumie po co ja tu zagrałem, to nie wiem, nie mam pojęcia. Wieża F6, wieża gdzieś tu. Okej. Okay. Aha, bo tu ma szacha jeszcze nieprzyjemnego, trzeba na to uważać.
Tak, odejść. Odejdę, żeby nie było szachu żadnych. Odchodzę od ciebie. Odchodzę od ciebie. Powiem szczerze, że teraz już nie widzę żadnej koncepcji. Ładnie mnie przygniótł. Ładnie mnie przygniótł i trzyma, i ładnie ustawia dalej figury. I to jest właśnie to. Można. No można, można. Bo teraz jak zagram tak, to on mi wejdzie tutaj. Strzał, strzał, ale wchodzę tam. Potem z gońcem problem. Może tu spróbować? A, mogę postraszyć. Będzie musiał wieżą wrócić. Ja wrócę i to on będzie miał ciśnienie na to, żeby... Tu chcesz mi poświęcić? Chyba nie możesz poświęcić. Tak, nie możesz. Znaczy możesz. Ha. Bo wtedy mi wymienisz hetmany. Cwaniak, wracam. Jak zagrasz tu, to nie wymienisz mi hetmanów w obronie. Okej, okay, bo ja chcę zagrać tam i tu się dorwać do pionka do jakiegoś albo do tego. Nie no, tu raczej. Dobra, zagrałaś E5. Tutaj będzie strzałka. Mocne. Mocne, drogi kolego. A tu jeszcze jest opcja. Dobra, szybki strzał na F2. Raczej goniec E4 z jego strony nastąpi. Dokładnie tu. Są problemy. Oj, poważne problemy. Mega poważne. Jeszcze coś takiego bym chyba chciał zagrać. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbiję tu z szachem. No, tam nic nie ma, bo król sobie super wraca, ale nie, tutaj będzie też opcja. Bierze F7. W sumie taki ciekawy chyba ruch. Znaczy tak, on może wrócić, ale tu będzie też obrona, więc nie będzie od razu takiego ataku, ale E6. E6 nie, bo tu, tu i powrót ewentualnie. No szukam opcji, żeby tutaj go wyczasować, że tak się wyrażę. Mam piekielnie silne centrum. Widać, właśnie widać tę przewagę pionków, którą ma. I to jest bardzo dużo w tym wypadku. Bardzo dużo. Hetman świetnie ustawiony. No hetman E3, co mi pozostaje? Nie widzę nic sensownego. Więc hetman E3 gram szybko, on ma już poniżej minuty. Wieża C7 chyba zagram i B6 jakieś. No to będę tak kombinował. Nie widzę po prostu innej możliwości. A, w ten sposób chcesz mi wymienić. Może jeszcze tak zagrać? Nie, no bo mi strzeli, co ja gadam. Aha. Wymiana, wymiana. On sobie tutaj chciał po prostu odejść. No dobra. Wyjścia nie ma, bo jeszcze mam tam szacha ciekawego. Szacha dam. Tu. C4. Jakiś tam hetman E2. Dosyć szybko. Tutaj może zagrać. Albo, no tak. Chyba się ratuje. A tutaj? To wygrywam. Łee, wygrywam. Wygrywam, kontra poszła, szach. I mat. Wyjście z wora, moi drodzy. Wyjście z totalnego wora. Aż włączę analizę tej partii. Sprawdzimy, jak to wyglądało. Oczywiście zagrałem symetrycznie, ale gość musiał się teraz wkurzyć. Dostał taką kontrę szybką. No to kwestia właśnie czasu, nie? Jakaś tam pułapka zostawiona. No tu jest już dobrze u niego. Widać, że jest dobrze. A pionka mógł wziąć oczywiście na C5 tutaj. Hetman D6. No nie wygląda to dobrze u mnie. Powinienem zadbać o roszadę albo o właśnie gońcem wrócić. To tak za bardzo optymistycznie poszło. Król B1 dobrze zagrał długa. No może skrobać pionki. Jeszcze zagrał wieżą. G5 kiepsko. Bicie tutaj. Bicie, bicie, tak. C6, hetman C5. No i tak, plus 2. Goniec sobie wrócił. I tutaj tańczę w miejscu.
Patrzę dosyć szybko na ocenę silnika. Plus 2, 2,5 około będzie pewnie rosło. E5, tutaj Hetman F2, no tak, plus 3 prawie się robi. Aha, robi się plus 3. Wieża F7 wrócił. Co po biciu w ogóle by było? O! Jednak dobrze tutaj było zagrane. No bo tak. Tak. Tu pokazuje silnik. Ha, bo wieczny szach nie ma, jak tu, to tu. I zdobywam wieżę. Znaczy nie do końca, bo jeszcze trzeba uważać. D5? E6. Okej. Okay. A trzeba tutaj mocno liczyć. Koniec G6 i tak dalej. Dobra. Tak poszło. Tak, 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 tak. Tutaj zagrał. Co miał lepszego? Wieża G8 miał lepsze zagranie, bo goniec wtedy jest sparaliżowany. Ok. Zrobił tak, tak, tak. Szach C4, hetman E2. No i on tutaj wygrywa po D5 prostym. A zrobił kolosalny błąd. Miał plus 6 praktycznie. I zbił. I dostał strzałkę. I mat. Sami widzieliście, co się działo. Dobra, dzięki za dzisiaj. 2093 ranking. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.